Wkrótce siądziemy do wigilijnego stołu z naszymi najbliższymi. W gorączce przygotowań do świąt Bożego Narodzenia pracownicy kasy Stefczyka zorganizowali spotkania opłatkowe dla swoich członków. Odbywają się one już od kilku lat w całym kraju i stały się miłą tradycją. Jedno z nich miało miejsce w restauracji A Morze w Szczecinie, gdzie spotkali się członkowie kasy ze Szczecina i jego okolic. Świąteczny nastrój gości wprowadziły oczywiście kolędy, a Słowo Boże odczytał wikariusz pobliskiej katedry ksiądz Paweł Ostrowski. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem, symbolem zgody i pojednania. Teraz już można biesiadować, a na wigilijnym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw. Takie spotkanie daje możliwość bliższego poznania się, tak, porozmawiania o rzeczach trochę innych niż rozmawiamy w oddziale, czyli o tych sprawach finansowych, tylko po prostu o życiu, tak? Wymianie takich zdań po prostu ludzkich pomiędzy nami jako szefostwem czy jako pracownikami SKOK-u, a naszymi klientami, nawiązania tej więzi takiej rodzinnej, bo też nam na tym bardzo zależy. Jest to możliwość spotkania się z jakąś chociażby wybraną grupą, która z nami jest od lat, która z nami może dzielić te takie miłe chwile. Zaczęłam pracę od stanowiska kasjera poprzez wiele szczebli. I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że to jest pasja, bo jeżeli ktoś tyle lat pracuje w jednym miejscu, to znaczy, że musi tą pracę lubić. W naszej pracy mamy do czynienia praktycznie ze wszystkimi sytuacjami, od radości poprzez smutek. Nasi członkowie, tak jak koleżanka tutaj wcześniej powiedziała, traktują nas w pewnym sensie jako swoich członków, jako członków swoich rodzin. Zwyczaj spotkania wigilijnego to jest jednak tradycja bardzo rodzinna i bardzo związana z naszymi więzami, które nosimy poprzez przynależność do danej wspólnoty rodzinnej. Natomiast myślę, że jest to jednak coś polskiego, coś, co coraz bardziej się rozszerza i myślę, że dzisiaj chcemy także jakby tej życzliwości, miłości, pokoju. Członkowie kasy doceniają oddanie pracowników i składają życzenia prosto z serca. Kasa tak jak do tej pory się rozwijała, jeszcze w większym stopniu, po prostu więcej tych członków przybywało. Wszystkiego najlepszego, rzeczywiście dalszego rozwoju, a przede wszystkim tej pomocy, którą daje SKOK wszystkim wkoło. Znaczy nawet nie zdajemy sobie sprawy, ja teraz dopiero zaczytając wiem, ile SKOK robi i dla młodzieży, i dla powodzian, i dla studiującej młodzieży. Właśnie wczoraj dzwoniłem do najstarszego górala Bacy w Zakopanem i zapytałem, od kiedy ja jestem członkiem kasy. Więc Baca, mimo że był stary, powiedział, że nie pamięta, bo był to wtedy ja wstąpiłem do kasy, kiedy on był bardzo młody. Tyle żartów, ale ja jestem blisko 10 lat członkiem SKOK-u. Zachęcam wszystkich do korzystania z usług i życzę SKOK-owi, aby miała większość członków z takim starszym jak ja. Wtedy będziemy mocni, nienaruszalni i bogaci. A tym bogactwem będziemy się dzielić ze wszystkimi, którzy tego potrzebują.